Brodnica to jedno z najpiękniejszych miast Polski. Położona w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, leży na skrzyżowaniu najważniejszych tras komunikacyjnych Europy i kraju. Przez turystów zmierzających na wielkie jeziora nazywana jest często Bramą Mazur. Przepływająca przez miasto Drywęca nie tylko malowniczo się wije, ale należy również do najczystszych rzek w kraju. Drywęca i bliskie sąsiedztwo ponad 100 jezior czyni Brodnicę bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i doskonałą bazą wypadową do zwiedzania bliższych i dalszych okolic. Herbem Brodnicy, miasta liczącego ponad 700 lat, jest otwarta dłoń, symbol praworządności i gościnności. O długiej historii miasta przypominają liczne zabytki. Najbardziej charakterystycznymi świadkami dawnych dziejów Brodnicy są dominująca nad miastem wieża, która jest jedynym zachowanym w całości fragmentem zamku zbudowanego przez krzyżaków w XIII i XIV wieku. Zamek na początku był siedzibą konturii krzyżackiej, potem zaś stał się siedzibą starostów królewskich. Obecnie w piwnicach zamkowych mieści się muzeum, które jest także gospodarzem barokowego spichlerza i średniowiecznej bramy chełmińskiej. Turysta, który chce zobaczyć najstarsze budowle Brodnicy, powinien skierować swoje kroki również w stronę gotyckiego kościoła farnego pod wezwaniem świętej Katarzyny, wieży Bramy Mazurskiej oraz barokowego klasztoru ojców franciszkanów z przylegającym do niego kościołem, w którym znajdują się jedyne w Polsce relikwie świętego Antoniego, patrona Brodnicy. O atrakcji turystycznej miasta świadczy też średniowieczny układ zabudowy starówki z rzadko spotykanym trójkątnym rynkiem oraz pozostałościami gotyckiego ratusza i zachowane fragmenty murów obronnych. Na uwagę zasługuje zbudowany w stylu szwedzkiego baroku pałac Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy. Anna Wazówna była starościną brodnicką. W historii miasta królewna zapisała się jako osoba światła, tolerancyjna, opiekunka ludzi sztuki i miłośniczka przyrody. Wszystkie brodnickie zabytki otoczone pieczołowitą opieką konserwatorską są zagospodarowane i stanowią atrakcję turystyczną. Niezwykłego blasku nabierają nocą, kiedy efektownie oświetlone nadają miastu specyficzny, urokliwy klimat. Każdego lata do Brodnicy ściągają tłumy turystów, którzy złaknieni kontaktu z przyrodą i wypoczynku przemierzają piesze, rowerowe i kajakowe szlaki po jeziorze Brodnickiego. Brodnicę przecina Drywęca, urokliwa rzeka, która jest jednym z największych ichtiologicznych rezerwatów przyrody. Zwolennicy spływów kajakowych mogą odbywać wędrówki po rzece oraz korzystać z dostępnych u jej brzegów staniec. W najbliższej okolicy Brodnicy znajduje się ponad 100 pięknych jezior, a w samym obrębie miasta jezioro Niskie Brodno z dobrą infrastrukturą turystyczną. Brodnica jest miastem szczególnie uprzywilejowanym przez przyrodę. Zadbane parki i skwery są ulubionym miejscem codziennego wypoczynku brodniczan. W Parku Chopina, który powstał w miejscu dawnych ogrodów pałacowych Anny Wazówny, jak również w Parku imienia Królewny i Parku Jana Pawła II, brodniczanie i turyści odwiedzający miasto znajdą wiele urokliwych miejsc.
Miłośników przyrody zachwyca wspaniały pomnik Dąb Kopernika, liczący ponad 600 lat, stojący w samym centrum miasta. Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe okolic Brodnicy sprawiły, że utworzono tu Brodnicki Park Krajobrazowy. Na jego terenie znajduje się ponad 60 jezior. Malowniczo położone wśród dużych kompleksów leśnych decydują o charakterze wypoczynku i sposobie uprawiania turystyki. Przyciągają amatorów żeglarstwa, windsurfingu i innych sportów wodnych. Do dyspozycji turystów pozostają w Brodnicy hotele, restauracje oraz puby, a w najbliższej okolicy miasta ośrodki wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne. Niespełna 30-tysięczna Brodnica zaliczana jest do jednych z najlepiej rozwijających się miast w kraju. Dynamiczny rozwój nie zakłóca jednak funkcjonowania przyrody. Miasto dba bowiem o zrównoważony rozwój, a na jego terenie i w najbliższej okolicy funkcjonują tylko zakłady przyjazne środowisku. Obok kapitału rodzimego ważną rolę dla ożywienia gospodarczego miasta odgrywają przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, głównie szwedzkim, brytyjskim i niemieckim. Dzięki intensywnemu rozwojowi miasta stopa bezrobocia należy do najniższych w województwie. O dobrych warunkach do rozwoju działalności gospodarczej świadczy fakt, że istniejące już firmy rozszerzają swoją działalność na terenie miasta. Brodnica jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów. Miasto jest otwarte na wszelkie formy współpracy gospodarczej. Inwestorzy mogą liczyć na kompleksową pomoc Urzędu Miejskiego w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Jedno z haseł promocyjnych miasta – Halo, tu Brodnica, porozmawiajmy o gospodarce – w dobry sposób pokazuje, jak dużą rolę przywiązują władze miasta do takiego rozwoju Brodnicy. Naturalną konsekwencją wzrostu gospodarczego miasta jest rozwój oświaty, kultury i sportu na jej terenie. Brodnica to ważny ośrodek edukacyjny dla okolic. W mieście znajdują się oprócz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich filia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Młodzi ludzie nie muszą więc wyjeżdżać z miasta, żeby zdobyć wykształcenie. Tym bardziej, że oprócz dobrych warunków do nauki, mają również doskonałe warunki do odpoczynku i uprawiania sportu. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą korzystać z nowoczesnych szkolnych boisk sportowych, krytej pływalni, plaży miejskiej nad jeziorem Niskie Brodno oraz z obiektów ośrodka sportu i rekreacji. Przez cały rok do ich dyspozycji pozostaje hala widowiskowo-sportowa na 600 miejsc siedzących, z kortami tenisowymi, kręgielnią, siłownią, sauną i salami do ćwiczeń. Przy hali znajduje się również miejski stadion oraz skatepark. W Brodnicy panuje jedyny w swoim rodzaju klimat do inspiracji twórczej. W mieście działają muzeum z galerią Brama, Brodnicki Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, liczne kluby i stowarzyszenia kulturalne, Miejska Orkiestra Dęta oraz Miejski Chór Canto Grazioso. Dobre zaplecze w postaci sali widowiskowej Brodnickiego Domu Kultury czy sal wystawowych i koncertowych pozwala na organizowanie zarówno wystaw, spotkań i spektakli dla koneserów, jak i imprez masowych. Różnorodna oferta kulturalna przygotowywana nie tylko na sezon wakacyjny umożliwia turystom i mieszkańcom spędzanie atrakcyjnie wolnego czasu w Brodnicy. Zapraszamy do odwiedzania Brodnicy, nowoczesnego miasta z ciekawą historią, piękną przyrodą i niepowtarzalną atmosferą. Jako mieszkaniec jestem dumny, że mieszkam w tak urokliwym mieście, jakim jest Brodnica. Jako burmistrz jestem przekonany, że stwarzamy warunki dla gospodarki, dla turystyki, dbamy o ekologię. Serdecznie Państwa zapraszamy.